Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek to będzie Q&A. Uznałam, że mamy taką tradycję na tym kanale, że w okolicach Nowego Roku robimy Q&A. Tydzień temu prosiłam Was o pytania, zebrało się ich bardzo, bardzo dużo, więc na pewno nie uda mi się odpowiedzieć na wszystkie, ale wybrałam kilka i mam nadzieję, że uznacie je za ciekawe. Starałam się wybrać takie, które powtarzały się dość często. Jest tam też takich, które się nie powtarzały, ale wydawały mi się ciekawe, albo sobie pomyślałam, że może fajną odpowiedź na nie mam, więc tak, no nie przedłużając, zaczynamy. Jestem tutaj w takiej innej scenerii niż zwykle, to jest pokój moich rodziców. Dziękuję Wam, rodzice, za użyczenie mi tego pokoju. Jest to jedyny pokój dzisiaj tutaj, który ma jakieś światło w miarę padające, żeby nie było za ciemno, bo mamy dzisiaj bardzo, bardzo deszczowy, szary dzień. Sonu i jego tata siedzą na dole i oglądają bajki po polsku. Mam nadzieję, że to dobrze wpłynie na ich język polski. I tym już zgrabnie przechodzę do pierwszego pytania, które właśnie będzie o ten temat języka polskiego zahaczać. Tylko na wstępie jeszcze dodam, że do tego Q&A bardzo wiele pytań dotyczyło wrażeń mojego męża z pobytu w Polsce i nie będę teraz odpowiadać na tego typu pytania, ale mam nadzieję, że kiedy nasz pobyt będzie już dobiegał końca albo po naszym powrocie do Korei, mój mąż się da przekonać, żeby Wam osobiście powiedzieć, jakie były jego wrażenia ogólnie, więc nie będę tutaj zahaczać o takie pytania, ale mam tu też kilka innych pytań, które mogę odpowiedzieć sama, więc jedno z takich pytań, i to pytanie pojawiało się bardzo często, to było pytanie, czy mój mąż, czy tata Sonu mówi po polsku troszkę. I na to pytanie odpowiadałam już kilka razy, zawsze z wielką nadzieją, że ten stan się zmieni, ale póki co moja odpowiedź jest cały czas taka sama. Troszkę to jest troszeczkę za dużo powiedziane. W sensie mówi odrobinę, zna jakieś tam podstawowe słowa typu dziękuję, którego bardzo często używa, ale nie jest w stanie porozumiewać się normalnie, pełnymi zdaniami i mam wrażenie, że trochę do nauki zniechęca go to, że minie wiele lat jego nauki, zanim będzie w stanie w ogóle coś zrozumieć, się porozumiewać, co trochę demotywuje, szczególnie jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że ten język nie jest nam potrzebny na co dzień, tak jak mi jest potrzebny w Korei, ale mam nadzieję, że mimo wszystko trochę tego języka liźnie. Mam też nadzieję, że duży wpływ na to będzie miał Sonu, bo Sonu język polski, o to też często pytaliście, były pytania o to, jak Sonu idzie z językiem polskim, muszę to gdzieś znaleźć, ale tak. Sonu język polski po przylocie do Polski bardzo, bardzo się poprawił. W Korei ja mówię do Sonu po polsku, tata mówi po koreańsku. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że wszyscy mówimy po koreańsku, staram się tego unikać i oczywiście w przedszkolu Sonu mówi po koreańsku i panie do niego mówią po koreańsku. Nie dostałam sygnału, żeby mu się te języki w przedszkolu myliły, żeby do pani nagle mówił po polsku, ale przypuszczam, że ona mogłaby się nawet nie zorientować, że mówi do niej po polsku, bo wiecie, jak to dzieci czasami wymyślają sobie własne słowa. No ale po przyjeździe do Polski Sonu dość intensywnie mówił po koreańsku do dziadków, ale babcia, dziadek oczywiście za każdym razem mówili mu, że no nie rozumieją i żeby powiedział po polsku. I czasami jak coś już jest bardzo trudnego, Son nie wie jak to jest po polsku, to po prostu mówi głośniej. To jest chyba uniwersalne, chyba wszyscy po prostu jak spotykają się z barierą językową, to zaczynają mówić głośniej, ale też w ciągu naszego pobytu, który trwa chyba niecałe 3 tygodnie już, bardzo się rozwinęło Sonu słownictwo po polsku, bardzo wiele nauczył się od babci i dziadka i to, że oni nie rozumieją, kiedy on mówił do nich po koreańsku, bardzo dobrze wpływa na tą jego śmiałość w mówieniu po polsku. Teraz też do mnie dużo więcej Sonu mówi po polsku, co mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że będziemy to jakoś kontynuować. Wydaje mi się, że dzieci mają do tego naturalny talent, ale no oczywiście nie zamierzam tego zaniedbywać i zamierzam mu, tak jak zawsze to robię, czytać po polsku książki, mówić do niego po polsku i uczyć go polskiego w Korei też. Za bardzo się rozgadałam chyba w odpowiedzi na to pytanie, którego nawet nie znalazłam tutaj, ale wiem, że takie było. I jeżeli chodzi o te języki, to jeszcze było jedno takie pytanie, które pojawiało się bardzo, bardzo często. To chyba w ogóle damy na tytuł tego odcinka, bo to może zainteresować wiele osób. Jak mój mąż Koreańczyk dogaduje się z moimi rodzicami? I jak już wspominałam w odpowiedzi na pierwsze pytanie, nie mówi po polsku, więc mamy tutaj barierę. Wiele osób pytało, czy moi rodzice mówią po angielsku, ale też wiele osób zdawało sobie sprawę, że moi rodzice są z tej grupy wiekowej, która w szkole nie uczyła się angielskiego i potem też tego angielskiego w dalszych etapach edukacji się nie uczyli, więc możecie się domyśleć, kto tutaj jest potrzebny do prowadzenia konwersacji. Ja jestem potrzebna, robię za tłumacza. Oczywiście staram się jak mogę, ale no to nie jest najłatwiejsze, ale mam nadzieję, że jakoś się sprawdzam w tej roli tłumacza. Jeżeli ja się nie sprawdzam, to zauważyłam, że Sonu już zaczyna mnie zastępować w takich prostych rzeczach, kiedy mój mąż czegoś nie zrozumie, ja akurat nie jestem w pokoju, moja mama coś do niego mówi, albo tata, to Sonu stara się tą pałeczkę przejmować i czasami coś tłumaczy. To jest naprawdę super, jestem z niego dumna. Mam nadzieję, że przejmie kiedyś pałeczkę całkowicie, albo że w ogóle nie będzie musiał przejmować, tylko wszyscy będą nagle władać pięknie językiem polskim. I jak już tak zahaczamy o temat mojego męża, to pytanie się pojawia bardzo często, bo ja o moim mężu zawsze mówię mój mąż. Nie wiem, czemu tak mówię, nie wiem, czemu nie mówię imieniem. Jeżeli zwracam się do mojego męża, to też często zwracam się mężu mój, tylko jakoś tam bardziej uroczo po koreańsku, powiedzmy. Dalej nie będziemy zdradzać takich szczegółów, ale no tak się zwracam jakoś. Imiona to w koreańskim nie jest coś, czym się operuje bardzo często i to jakoś tak przechodzi na to moje mówienie o nim w języku polskim. Ale mój mąż, i wiele osób to wie i odpisuje na takie komentarze z pytaniem, jak ma na imię mój mąż. Mój mąż ma na imię Hwangu. Tak jak wszystkie koreańskie imiona w latynizacji pisze się to tak, że ciężko się domyśleć, że to jest Hwangu, ale tak, przypuszczam, że dalej będę mówić o nim mój mąż albo tata Sonu. Tak, więc tak już chyba zostanie, ale chcieliście to wiedzieć, więc odpowiadam. Przechodzę do dalszych pytań. Porobiłam sobie dużo zdjęć, pytań, więc będziemy lecieć po kolei mniej więcej. W świątecznym odcinku wspominałam, że wreszcie możemy sobie sami z mężem wyjść gdzieś, bo Sonu zostaje z dziadkami. Nasunęło mi się pytanie, czy w Korei popularne są opiekunki do dzieci czy nianie. Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć. Jest taka aplikacja Mom Sitter, gdzie można sobie wynająć nianie na godziny. Ona jest bardzo intensywnie reklamowana, często mi się wyświetla i wydaje mi się, że ona jest trochę popularna. Na pewno popularne są przedszkola, na pewno popularne jest przedłużanie godzin w przedszkolu, że dziecko zostanie tam dłużej, czy w żłobku. Nie jestem pewna, czy takie nianie są popularne. Nie jestem pewna też, czy w Polsce są popularne, bo to nie jest coś, co ja bym chciała stosować. W sensie mam takie trochę podejście, chyba niezgodne z tym, jakie są trendy teraz, żeby troszczyć się bardzo o siebie i o swój komfort psychiczny, ale z drugiej strony może właśnie troszczę się tym o siebie i swój komfort psychiczny, bo niekomfortowo byłoby dla mnie chyba zostawić dziecko z opiekunką. Nie wiem, czy oglądaliście taki odcinek kiedyś o ciąży i porodzie, nagrywałam bardzo, bardzo dawno, to był chyba trzeci mój odcinek i mówiłam, że w Korei jest popularne takie coś jak pani do pomocy, kiedy dziecko się urodzi i ta pani pomaga przez 2 tygodnie jakoś tak się wczuć w tą rolę, pomaga przewijać i tak dalej. I myśmy skorzystali z takiego czegoś i to mi bardzo nie odpowiadało. Nie wiem, czy zraziłam się wtedy, czy to ja byłam problemem wtedy, czy to szalejące pociążowe hormony, ale no zraziłam się wtedy, nie przekonuje mnie to, nie chciałabym zostawiać Sonu z nianią. Wydaje mi się, że mój mąż też by nie chciał, oboje byśmy się tylko stresowali i to by była taka randka, więc jeżeli mamy okazję, to korzystamy, kiedy Sonu jest w przedszkolu, wtedy mamy przedpołudniowe randki, no i jesteśmy ze sobą bardzo dużo czasu, bo mój mąż pracuje z domu, więc no, aż tak bardzo nam nie trzeba tego wychodzenia, mam wrażenie, więc nie korzystam. Ale wydaje mi się, że w Korei może to być popularne, ale też mniej więcej na takim poziomie jak w Polsce. Było też pytanie o to, jak w Polsce w urzędzie traktowany jest koreański ślub. Ktoś mi też pisał w komentarzu, tylko nie wiem, czy to znajdę teraz, ale ktoś mi pisał, że w Polsce nie jestem mężatką, bo ślub wzięłam w Korei. I tutaj tylko szybko odpowiem na to pytanie, bo przypuszczam, że nie wszystkich to interesuje, ale taki ślub zawarty w Korei rejestruje się w ambasadzie. Jeżeli zarejestrowałam go w Polsce i w Korei, a tak zrobiłam, to i tu jestem mężatką. Było dość sporo pytań o to, czy zamierzamy zamieszkać w Polsce albo w jakimś innym kraju. Póki co Korea nam się podoba, ale nigdy nie wykluczamy tego, że zamieszkamy kiedyś w Polsce właśnie albo w jakimś innym kraju. Ja bym szczerze mówiąc bardzo chciała zamieszkać w jeszcze jakimś kraju, nawet w kilku, bo mieszkanie w innym kraju jest takie bardzo ciekawe, po prostu fajnie jest odkrywać codziennie coś nowego, więc mam nadzieję, że kiedyś się uda, ale nie wiem w jakim kraju jeszcze, no na razie do tego raczej nie dojdzie. Kolejne pytanie o mojego męża jest, czy mój mąż lubi tańczyć i zdarzyło Wam się być na jakichś tańcach, jeżeli w Korei takie w ogóle bywają. Zdarzyło nam się, to była jedna z rzeczy, która przesądziła o tym, że teraz mój mąż jest moim mężem. Kiedy byłam na pierwszym wyjeździe w Korei, to poszliśmy całą taką grupką ze znajomymi, w tym z moim mężem, do klubu. To była moja jedyna wizyta w koreańskim klubie. Ten klub był taki specyficzny, leciała tam taka dziwna muzyka w ogóle na żywo, były takie loże duże, jakieś pokoje karaoke. Był to wielki klub, ale wtedy z moim mężem przetańczyłam cały ten wieczór. Muszę powiedzieć, że zdecydowanie lepiej tańczy ode mnie, chociaż o to akurat nie jest trudno, bo no, widzieliście zresztą. Ale mój mąż lubi tańczyć, czasami to uskutecznia w domu. Moim zdaniem tańczy bardzo fajnie. Było też bardzo wiele pytań o zarobki. One były chyba spowodowane tym, że ja zawsze mówię, jeżeli pokazuję jakieś produkty, że to nie jest reklama i to nie jest współpraca i zawsze przy tym napominam, że chciałabym, żeby to była współpraca. To nie jest tak, że bez tych współprac nie zarabiam w ogóle na YouTubie, bo wyświetlają się w trakcie filmów reklamy i oglądając je sprawia się, że YouTuber zarabia. Oczywiście są też inne formy zarabiania na YouTubie, takie jak na przykład wspieranie kanału, stronki typu Patronite. Ja na razie nie jestem zainteresowana takim czymś, chociaż często piszecie, że chętnie byście wspierali, za co bardzo dziękuję. Jedynie Was zachęcam do niepomijania tych reklam wszystkich. A jeżeli chodzi o współpracę, to nie jest tak, że ja nie dostaję żadnych ofert współprac. Wszyscy youtuberzy dostają, ale chodzi o to, jakie to są współprace. Nie chciałabym na tym kanale reklamować tego, co reklamuje większość kanałów, czegoś zupełnie niezwiązanego z moim kanałem. Zwykle takie współprace opierają się na tym, że przez 60 sekund trzeba mówić, opowiadać o tym, dlaczego jakaś stronka na przykład jest super, dlaczego jakiś program jest super i coś takiego. I zwykle to nie ma żadnego związku z tym kanałem. Takiej współpracy bym nie chciała. Chętnie bym sobie powspółpracowała właśnie z jakimś, nie wiem, supermarketem, w którym moglibyśmy zrobić coś ciekawego, albo z jakąś firmą produkującą jakieś rzeczy, które dotyczą na przykład Korei. Bardzo też liczę na współpracę z jakimś ekspresem do kawy, ale tak to nie płam się. Nie chciałabym Was przymuszać do oglądania, jak 60 sekund mówię o jakiejś, nie wiem, stronce do zarabiania albo jakimś VPN-ie, więc to dlatego nie ma na tym kanale współprac, mimo że na innych kanałach są. A, tutaj znalazłam to pytanie o dwujęzyczność u Sonu i czy składa pełne zdania po polsku. I tutaj jeszcze tylko napomknę, że tak, nie składał pełnych zdaniach, przyjeżdżał, w sensie no składał, ale połowa słów w nich była po koreańsku, a teraz już składa pełne zdania. Często, więc bardzo nas to cieszy. Tutaj jest też pytanie językowe. Zawsze ciekawiło mnie to, czy mieszkając w Korei język systemowy w swoim telefonie to polski czy koreański? Oczywiście byłby to polski, ale ja zwykle kupuję telefony w Korei i tam one są produkowane na koreański rynek i w tych ustawieniach fabrycznych telefonu jest tylko kilka języków, zwykle nie ma tam polskiego, więc język mojego telefonu to angielski, ale klawiaturę polską i tego typu rzeczy mam. Było też pytanie, do kiedy jesteśmy w Polsce, jeszcze będziemy 2 tygodnie, czyli ten cały nasz pobyt to tak mniej więcej trochę ponad miesiąc. W jaki sposób będzie napisana moja nowa książka? Też się zastanawiam, w jaki. Nie no, to będą przepisy, oczywiście koreańskie przepisy. Mam nadzieję, że uda mi się tam też wpleść dużo ciekawostek, troszeczkę może się dowiecie nowego o Korei z tej książki. Chciałabym, żeby to była taka książka, z przepisami oczywiście, kulinarna, którą można mimo wszystko poczytać sobie z ciekawością. Jest też pytanie, czy w związku z nową książką przylecę na dłużej do Polski. Jeszcze oczywiście jest za daleko, żeby mówić o promocji książki, ale mam nadzieję, że coś ciekawego nam się uda zrobić. Wiolo, mój 6-letni syn Teo, pyta, czy w Korei są czekoladowe pieniądze, takie jak można na święta kupić w Lidlu. Teo, odpowiadam, są w takim jednym sklepie z takimi trochę zagranicznymi rzeczami. Widziałam w No Brand takie czekoladowe pieniądze i myślę, że bez problemu można byłoby je dostać w internecie. Jest też pytanko, czy wśród Koreańczyków popularne jest noszenie obuwia z wkładką dodającą dodatkowych centymetrów wzrostu. Jest takie obuwie, to było dla mnie duże zaskoczenie, bo nigdy czegoś takiego nie widziałam w Polsce. Nie wiem, czy jest w Polsce, ale w Korei jest takie obuwie. To nie jest już tak popularne teraz, wydaje mi się, że było jeszcze parę lat temu. W sumie ciekawe rozwiązanie, bo nie widać, że mamy buty na obcasie, a jednak kilka centymetrów jest. Słyszałam jednak, że jest to dość niewygodne. No i bolą plecy, tak jak po obcasach. Ale też muszę powiedzieć, że nigdy nie zauważyłam, żeby ktoś miał takie buty, bo nie rzuca mi się to w oczy, to nie widać po nich aż tak. O, tutaj jest takie pytanie. Kiedyś w podcaście Spyro poruszałyście inny temat. Jak wypada? Nie wypada zwracać się do obcej osoby, to znaczy zdrobniale, Wioletko, Agusiu. Pamiętam, że ta forma nie przypadła Wam do gustu. Agnieszka Pyra rzeczywiście nie lubi, kiedy zwraca się do niej Agusiu. Ja nie mam nic przeciwko, zwracają się do mnie Violetko. Moja mama tak do mnie mówi. Jak mówi do mnie Viola, to się martwię, że coś przeskrobałam. Zdrobnienia imienia Viola mnie jak najbardziej cieszą i bawią. Najbardziej nie lubię, jak ktoś do mnie mówi Violeta, a jeszcze najbardziej nie lubię, jak ktoś mówi do mnie Wiolka, bo mi się to tak wrednie kojarzy. W sensie, no wydaje mi się, że Wiolka nie może być miła. Więc jeżeli piszecie do mnie Wiolka, to wydaje mi się, że jestem w Waszej opinii wredna. Też często pytacie, czy zwracać się do mnie na Pani, czy na Wiola. Oczywiście lepiej na Wiola, bo czuję się młodziej dzięki temu, więc podtrzymuję zdecydowanie Wiola najlepiej. Jest też pytanie o moją karierę. Czy myślisz nad obraniem jakiegoś innego kierunku w swojej karierze? Totalne przebranżowienie bądź rozwinięcie się w tym, co robisz na inne sfery w Korei? Czy jednak chcesz skupić się na rozwoju YouTube'a? Oczywiście YouTube jest bardzo fajny, bardzo mnie bawi i jak najbardziej chcę go rozwijać cały czas i kontynuować te filmy, aż przestanie mi to sprawiać przyjemność. Ale jeżeli chodzi o moją pracę, która się czasami przewija właśnie w filmikach, to bardzo bym chciała, żeby to wyglądało tak, jak wygląda do tej pory, tylko bardziej. W sensie chciałabym, żeby to cały czas dotyczyło Polski i Korei. Bardzo mi się podobają te polskie lekcje gotowania, które miałam okazję kilka razy poprowadzić. Było to super i bardzo chciałabym robić coś w tym kierunku. Bardzo mi się też podobają lekcje języka polskiego, lekcje o kulturze polskiej, więc jak najbardziej chciałabym, żeby moja kariera poza YouTube'owa szła w tą stronę. Myślę, że Polska i Korea mają teraz na tyle wiele wspólnego, wiele połączeń biznesowych czy tam jakichś innych, że ma to sens chyba. Jakie miasto w Polsce najbardziej podoba się mojemu mężowi? Czy jakieś do tej pory zwiedził? My tym razem w Polsce nie zwiedzamy wiele, bo mój mąż już 2 razy był w Polsce oprócz tego dzisiejszego. Kiedyś byliśmy aż na 2 miesiące. Wtedy nam udało się dużo zwiedzić, nie tylko Polski, byliśmy też w kilku innych miejscach. Tym razem bardzo nie zwiedzamy. Wydaje mi się, że najbardziej mu się podobała Warszawa, bo to takie duże miasto. Wydaje mi się, że mój mąż po prostu lubi duże miasta. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze więcej mu pokazać. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać w lecie, bo teraz to nie jest dobra pogoda, żeby coś pokazywać, żeby zrobiło dobre wrażenie. Póki co podczas naszego pobytu bardzo dużo pada, na szczęście nie ma jakichś wielkich zasp, śniegu i tak dalej, ale lał deszcz sporo. Musieliśmy odwołać jakiś wyjazd, no bo naprawdę pogoda nie zachęcała do spacerów. No ale mam nadzieję, że coś mu się jeszcze uda pokazać. Czy podczas spacerów z mężem spotkałam jakąś fankę fana? Zawsze tak się głupio czuję, mówiąc o kimś fan. Czy spotkałam widzów albo widzki? Tak, spotkałam. I był przy mnie mój mąż, był też Sonu i, no, byli troszkę zdziwieni na początku, onieśmieleni, ale też wydaje mi się, że byli ze mnie dumni, więc bardzo było miło. Są też takie ciekawe pytania, na przykład gdybym miała jeść tylko jedną potrawę do końca życia, to co to by było? Co to by było za życie, jedząc jedną potrawę? Ale nie wiem, chyba kanapki, takie z dużą ilością składników, bo to jest taka fajna potrawa, że można tam dużo napchać warzyw. Lubię warzywa, więc chyba kanapki. Korea przegrała. Albo kimbap. Kimbap albo kanapki. Kanapki z kimbabem. Nie, kanapki chyba. Może kimbap. Kim chciałaś zostać jako dziecko? Chciałam zostać, miałam dużo takich wymysłów, na przykład po graniu dużo w Simsy chciałam zostać architektem, ale nie robiłam nic w tym kierunku. Chciałam zostać lekarzem, dlatego poszłam do klasy biologiczno-chemicznej w liceum, ale jak widzicie nie zostałam, już mi to nie grozi, ale nie czuję zawodu w związku z tym, że nie spełniłam swoich dziecięcych marzeń. Było też pytanie, kiedy znajduję czas na to wszystko, żeby wszystko nagrywać, montować, gotować i do tego dbać o rodzinę i dom. Więc tym dbaniem o dom jest najgorzej, byście widzieli moje podłogi z bliska, to byście widzieli, że nie mam dużo czasu, ale ile godzin na dobę śpię? W Polsce bardzo dużo śpię, zamierzam się tutaj wyspać na cały rok, ale w Korei rzeczywiście niedużo. Na szczęście nie należę do takich śpiochów, które muszą dużo spać. Jak śpię dużo, to się źle czuję, bardzo tak ciężko, nie umiem się rozbudzić do połowy dnia, ale myślę, że 6 godzin mi wystarcza. Czy da się przyzwyczaić do ostrych rzeczy? Czy jak ktoś ma wrażliwe kubki smakowe i nie cierpi ostrego, to się raczej nigdy nie przyzwyczai? Moim zdaniem da się, bo ja też po przyjeździe do Korei nawet kimchi było dla mnie często za ostre. Teraz też jest dla mnie ostra, ale ta ostrość mi nie przeszkadza. Widzę, że jestem w stanie zjeść dużo więcej ostrych rzeczy niż byłam kiedyś, więc myślę, że da się przyzwyczaić. Nie jestem za to się w stanie przyzwyczaić do tej takiej sztucznej ostrości, która występuje w tych takich piekielnie ostrych sosach. Tam są dodawane jakieś chemiczne rzeczy, które sprawiają, że my to odbieramy bardzo ostro. Do tego nie jestem w stanie się przyzwyczaić, bardzo tego nie lubię. Ta koreańska ostrość najbardziej mi odpowiada. Jest taka najłagodniejsza dla mnie i wydaje mi się, że do niej można się przyzwyczaić. Czy zaczepił mnie ktoś, Koreańczyk albo Koreanka, albo zapytał o coś, gdy kręciłam na dworze filmik? I nikt mnie nigdy nie zaczepił, ale zdarzało się, że ktoś machał, albo zdarzało się, że ktoś zaczął coś robić do kamery, a ja nagrywałam wtedy siebie. A osoby przede mną myślały, że nagrywam ich, bo ja zwykle nagrywam telefonem i no nie widać, którą kamerą nagrywam tak naprawdę. Zdarzyło mi się też raz, że nagrywałam sobie na targu i jakaś pani podeszła do mnie i powiedziała, że ona nie może być w tym filmiku i mam to wszystko wykasować i że ona się nie zgadza na upublicznianie jej wizerunku. To był jedyny raz i tak naprawdę to nawet nie nagrałam jej, bo cały czas nagrywałam siebie wtedy, więc trochę jej obawy były przesadzone. Ale no jestem w stanie to zrozumieć, no ktoś może nie chcieć być nagrywany. Dlatego też staram się nie nagrywać osób jakoś tak bardzo intensywnie na zewnątrz. Wydaje mi się, że Koreańczycy są na to wrażliwi. Wydaje mi się, że Polacy też w sumie, no nie chcielibyście, że ktoś za wami łaził z kamerą cały czas. I ciekawi też mnie, czy Koreańczycy są ciekawi, skąd pochodzę, czy ktoś mnie obcy o to zapytał. Bardzo są ciekawi, oczywiście bardzo często ktoś pyta, szczególnie osoby starsze, bardzo często pytają na przykład w sklepie sprzedawca, czy coś takiego, w bibliotece, no gdziekolwiek, u fryzjera zawsze pytają. Nie tak na ulicy nagle, że ktoś podejdzie, ty skąd jesteś? Ale na przykład jak coś kupuję, czy coś gdzieś jestem, u lekarza, czy coś, zawsze to pytanie się pojawia. Zawsze odpowiadam, że Polandy, czyli z Polski. 50% czasu wszyscy słyszą, że z Finlandii, czyli z Finlandii, ale ich poprawiam. Wydaje mi się, że to już będzie ostatnie pytanie, bo zaczynam mieć chrypkę i na liczniku nagrywania już jest zdecydowanie za dużo minut, ale tak. Czy rodzina męża dzięki mnie zainteresowała się Polską? Czy moja teściowa była w Polsce i czy ewentualnie zamierza kiedyś przyjechać? Moja teściowa jeszcze nie była, ale by chciała kiedyś przyjechać na pewno i ja też bym bardzo chciała ją zabrać, pokazać jej trochę. Tym razem to się nie udało, ale to też może i dobrze. Pogoda nie sprzyja do pokazywania i do robienia dobrego pierwszego wrażenia, więc mam nadzieję, że uda mi się kiedyś pokazać Polskę. Mam nadzieję, że uda mi się też pokazać i dalszej części rodziny. Myślę też, że wszyscy się zainteresowali mocno Polską. Okazują mi to swoje zainteresowanie często. Jak tylko w jakichś newsach czy wiadomościach coś jest o Polsce, to zawsze o tym wspominają, kiedy się spotykamy. Część rodziny też była zaznajomiona z Polską, bo kilka osób z naszej rodziny już wyjeżdżało parę razy do Polski na delegacje na przykład z pracy, ale oprócz tego oczywiście moja rodzina wykazuje bardzo duże zainteresowanie Polską. Więc tak, to było ostatnie pytanie. Pytań było bardzo dużo, na wiele nie udało mi się odpowiedzieć, na większość nie udało mi się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze nadrobić. Proszę się nie gniewać, jeżeli nie odpowiedziałam na Wasze pytanie i przy następnej okazji, jeżeli macie ochotę, to zadajcie je ponownie. Mam też nadzieję, że w kolejnych odcinkach po prostu będzie mi się udawało odpowiadać na jakieś Wasze pytania na bieżąco. Więc chyba na tym zakończymy to Q&A. Mam nadzieję, że ciekawie Wam się tego słuchało. Mam nadzieję, że ja też nie zasnę przy montowaniu tego odcinka. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za pytania i zapraszam na kolejne odcinki. Więc ja już mówię Wam pa, pa. A jak już jesteśmy w tej sypialni moich rodziców, to patrzcie. Taki mały Sonu. I taki mały Sonu. I taki Sonu. I taki Sonu. Haha, to jo. I taki. To pa, pa. Nie, pa.